jestem za tym, żeby znacząco ograniczyć budżet Kancelarii Prezydenta. Jeżeli pan prezydent jest szkodnikiem, a dzisiaj widzimy już, że jest szkodnikiem, to trzeba mu dać jak najmniej pieniędzy na szkodniczą działalność. Ale Morawiecki i Duda zwracający się do zagranicy o pomoc w polskich sprawach, no to można by im powiedzieć, a dlaczego wynosicie polskie sprawy na zewnątrz? Ulica jest zagranica. Dlaczego donosicie nas na Polskę za granicą? No co Morawiecki, donosicielu na Polskę? Państwa gościem Michał Kamiński, wicemarszałek Senatu, PSL, Unia Europejskich Demokratów, Trzecia Droga. Dzień dobry, panie marszałku. Dzień dobry, witam państwa serdecznie i witam panią redaktor. Prezydent Andrzej Duda wygłosił wczoraj oświadczenie po wydarzeniach z przedwczoraj, kiedy to panowie Kamiński i Wąsik zostali zatrzymani przez polską policję. Stwierdził, że jest wstrząśnięty. Ale chyba, to już moje dopowiedzenie, jednak zmieszany, a nie niezmieszany. A nie zmieszany. Bo zmieszany jest faktem, że polskie państwo tak, a nie inaczej postępuje z ludźmi krystalicznie uczciwymi, którzy walczyli z korupcją i którzy zostali poprawnie ułaskawieni. W związku z tym prezydent zapewnia, że nie spocznie, dopóki obaj nie wyjdą z więzienia. Lecz wystarczy, że ich ułaskawi legalnie, bo teraz ma do tego prawo i oni wtedy z tego więzienia wyjdą. Nie ułaskawi, panie marszałku, ponieważ już to zrobił w 2015 roku. No, taka jest narracja tego, prezydenta. No więc jakby zostawmy to, no bo bardzo trudno dyskutować z kimś, kto mówi, że powiedzmy coś wygląda inaczej niż wygląda. No, należy wtedy do innych specjalistów się skierować. Natomiast ja bym chciał zwrócić uwagę na kilka nielogiczności w wystąpieniu wczorajszym pana prezydenta, bo ja jednak twierdzę, że on był niezmieszany, był wstrząśnięty, ale niezmieszany opowiadał dalej bzdury, między innymi takie, o których przed chwilą wspomniała pani redaktor. Ale jedną z takich zasadniczych bzdur, która wprost rzuca się w oczy w tym wystąpieniu, jest, proszę państwa, stwierdzenie, że pan Wąsik i pan Kamiński byli genialnymi ludźmi walczącymi z korupcją. Mówi pan prezydent. Doprowadzili do tego, że korupcji w Polsce zdaniem pana prezydenta nie ma. Nie, doprowadzili do tego, walczyli z korupcją, a ci, którzy dali się korumpować i korumpowali, nadal biegają wolni. No więc jeżeli ludzie, którzy byli skorumpowani, chodzą wolni... Po 8 latach rządu PiS? Po 8 latach rządów Mariusza Kamińskiego i pana Wąsika, to oznacza, panie prezydencie, że jeżeli pan nie bredzi, jeżeli pan, panie Andrzeju Duda, nie bredzi, jeżeli pan mówi po polsku rzeczy, które mają logiczną konsekwencję, to oznacza, że pan bardzo mocno oskarżył we wczorajszym wystąpieniu Wójcika i Kamińskiego. Bo jeżeli, panie prezydencie, jest ktoś jeszcze, kto bierze pana słowa poważnie, a zakładam, że być może ktoś taki się znajduje, to ktoś taki od wczoraj od pana usłyszał. Powtarzam, kto traktuje pana słowa poważnie? Usłyszał bowiem ktoś taki, że 8 lat walczyli w Polsce z korupcją Wąsik i Kamiński, a ludzie, którzy korumpowali państwo polskie, chodzą na wolności. No to oznacza, panie prezydencie, logicznie, że Wąsik i Kamiński nie nadawali się do pracy, którą pełnili, skoro po 8 latach ich walki z korupcją ludzie, którzy korumpowali, chodzą na wolności. Prawda? Nie wiem, czy pan prezydent rozumie to, co powiedział wczoraj. Mam wrażenie, że jednak nie rozumie, bo powtórzę, oskarżył ludzi, których miał bronić. To pewnie była pomyłka i jakaś wpadka, natomiast pamiętajmy, że pan prezydent Andrzej Duda jest doktorem prawa i on stwierdził, że w 2015 roku uniewinnił panów Kamińskiego i Wąsika. Dokładnie takie słowa podczas tego oświadczenia padły. No zapewne pomyłka. Mnie się zdarza taki błąd, kiedy ja mylę uniewinnienie z ułaskawieniem i wtedy bardzo często dziennikarze zwracają mi uwagę, kiedy ja... No, ale ja nie jestem doktorem prawa, a pan prezydent się tym chwali, że jest. W związku z czym to jeszcze raz wróćmy do tego, pani redaktor, problemu. Otóż polskie prawo, i o tym nawet wiem ja, nie prawnik, i całe, nazwijmy to, podejście do prawa zachodniej cywilizacji, i zgodzi się z tym pani ze mną, mówi, że jak ktoś jest nieskazany, to jest niewinny. Bo w naszym rozumieniu osoba nieskazana wyrokiem sądu jest obdarzona czymś, co w naszej cywilizacji i systemie prawnym nazywa się domniemaniem niewinności. Tak więc jesteśmy winni czemuś dopiero potem, jak sąd nas skaże. Do momentu nieskazania prawomocnym wyrokiem każdy obywatel Rzeczpospolitej jest niewinny. Tak więc, proszę państwa, logicznie rzecz ujmując, w chwili, w którym panu prezydentowi wydawało się, że uniewinnia czy ułaskawia, mówiąc precyzyjnie, ułaskawia pana Mariusza Kamińskiego i pana Macieja Wąsika, oni w świetle polskiego prawa byli osobami niewinnymi, w związku z tym nie było ich z czego ułaskawiać.
Teraz zaś pan prezydent ma możliwość skorzystania z prawa łaski, któremu konstytucja daje, z którego korzystał do tej pory nawet w sprawach kontrowersyjnych, jak ułaskawiając pedofila, to i nikt, myśmy kwestionowali sam fakt, jak prezydentowi nie zadrżała ręka, kiedy wypuszczał na wolność pedofila. Pedofila Andrzej Duda wypuścił na wolność, ale miał do tego prawo. Podkreślamy, zrobił rzecz straszną, ale miał do niej prawo. I teraz też nam się to nie podoba, ale Andrzej Duda ma prawo do wypuszczenia tym razem nie pedofilów, tylko skazanych za nadużycie władzy. Panie marszałku, do tego dochodzi teraz Marcin Mastalerek, który opowiadał, jak no, według relacji jego znajomych z Pałacu Prezydenckiego wyglądało zatrzymanie panów Wąsika i Kamińskiego, ale o tym za chwilę. A propos tego, co może jeszcze zrobić prezydent Duda, bo pan mówi, że może ułaskawić. On pewnie, nie wiem, czy zrobi, czy nie. No może za kilka dni dojdzie do wniosku, że jednak trzeba panów będzie ułaskawić, jakoś narracja zostanie do tego zbudowana. Marcin Mastalerek w każdym razie zapewnia, że ma plan pan prezydent. Okej, okay, dalej. To świetnie, bardzo się cieszę, że pan prezydent ma plan, to niech go realizuje. Panie marszałku, a czy nie jest smutną sytuacją, nazwę sprawę delikatnie, jeżeli sprawa ułaskawienia prawomocnie skazanych przestępców ma być antidotum na chaos prawny? Ale ona nie jest antidotum na chaos prawny. Nie, no jest, no bo wielu mówi, że to by wiele rozwiązywało. Ale pani redaktor, sprawa ułaskawienia, czy nie ułaskawienia tak naprawdę Mariusza Kamińskiego i pana Wąsika w jej dzisiejszym wymiarze, nie mówię o tym pierwotnej winie pana prezydenta, który skorzystał z prawa swojego, tylko skorzystał z niego nielegalnie te 8 lat temu. Co więcej, przyznał się wczoraj w swoim wystąpieniu, dlaczego to zrobił. On to przed chwilą to słyszeliśmy. Prezydent Andrzej Duda powiedział, zrobiłem to po to, by oni mogli objąć stanowiska w rządzie. I oni objęli stanowiska w rządzie po tym, jak ich prezydent nielegalnie próbował ułaskawić i przez 8 lat walczyli rzekomo z korupcją i po 8 latach prezydent mówi, że ludzie, którzy odpowiadają za korupcję, chodzą na wolności, mimo że on ich jakby pozwolił im 8 lat. No dobrze, panie marszałku, tylko my jesteśmy w takiej, a nie innej sytuacji obecnie. I teraz sekundę. Pytanie dotyczące tego, jak będzie postępował prezydent, jak będzie wyglądała kohabitacja, bo mówi się nieoficjalnie o tym, że on będzie w tej chwili, ponieważ taka sytuacja ma miejsce, a nie inna, szedł na kompletne zwarcie, będzie podważał ustawy przyjmowane przez ten Sejm, ponieważ PiS nie wystawi następców Wąsika i Kamińskiego. W związku z tym będzie argument, że Sejm ma niepełny skład, w związku z tym wszystkie przegłosowywane przez niego ustawy nie mają mocy tak Pani naprawdę. Redaktor, Sejm, mandaty po wygasłych posłach, jestem przekonany, zostaną obsadzone zgodnie z prawem. No, podobno PiS wydało zakaz tym Ale, kolejnym redaktor, na liście. No, Prawo i Sprawiedliwość nie może zakazać obywatelowi, jakiemuś obywatelowi Rzeczpospolitej, objęcia mandatu poselskiego Oczywiście, natomiast zgodnie z prawem. To są działacze PiS-u, więc sądzę, będą się bali stanowiska Jarosława Kaczyńskiego. Ja bym bardzo chętnie usłyszał tę panią poseł, która ma wziąć mandat w Sejmie. Ona, zdaje się, przeszła przez taką drogę polityczną, zanim Prawo i Sprawiedliwość ją wystawiło do Sejmu w tych wyborach, że istnieje szansa, że moim zdaniem ona jednak ochoczo ten mandat przyjmie. Ale tak czy inaczej, jestem przekonany, że parlament zostanie, miejsca w parlamencie po Wąsiku i Kamińskim zostaną obsadzone legalnie. To po pierwsze. No w tej sprawie wypowiada się Wojciech Hermeliński. Mam tutaj właśnie świeżą informację i on stwierdził, że jest potężny problem, jeżeli chodzi o te mandaty. Tutaj pozwoli pan, że przytoczę, żebyśmy wiedzieli dokładnie, o co chodzi. Sejm do końca kadencji może liczyć o jednego posła mniej, czyli 459. To dlatego, że z powodu decyzji nieuznawanej Izby Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego mandatu po Macieju Wąsiku nie będzie można obsadzić. Pozostanie on mandatem pustym. Jeżeli chodzi o pana Kamińskiego, to nie ma wątpliwości. Marszałek może ogłosić postanowienie o wygaszeniu mandatu i czekać, aż Państwowa Komisja Wyborcza wskaże mu kandydatów na to opróżnione miejsce w Sejmie. I według pana Hermelińskiego sytuacja znacząco komplikuje się, kiedy chodzi właśnie o pana Wąsika, bo Izba Kontroli uchyliła decyzję marszałka wygaszającą jego mandat poselski. Owszem, my wiemy, mówi Hermeliński, że ta izba nie jest sądem, że nie uznaje jej żaden z europejskich trybunałów, ale nie zmienia to faktu, że takie orzeczenie tejże izby istnieje jakoś w obrocie
kłopocie prawnym, choć nie powinno. I właśnie ja o tym mówię, panie marszałku, bo jeżeli wątpliwości ma tak wybitna jednostka, jeżeli chodzi o znajomość prawa, jak pan Wojciech Hermliński, no to my cały czas będziemy się w tym bagnie prawnym poruszać. Ale, i oczywiście, tylko że winę za stąd to... Pytam o, ja winę. Nie pytam o winę, ja pytam o konsekwencje, panie marszałku. Pani redaktor, no konsekwencje tego powinny być, znaczy konsekwencje takie, no Sejm może normalnie pracować przecież w wyniku... Ale prezydent będzie wetował każdą ustawę i co wtedy? Ale prezydent, no to trudno to będzie, ale przecież i tak... To jak i tak chcecie rządzić przez półtora roku? Pani redaktor, przez półtora roku damy radę rządzić nawet z prezydentem. Bez przyjęcia żadnej ustawy? Ale, pani redaktor, zobaczymy jak to się będzie odbywało. Jeżeli pan prezydent pójdzie na takie zwarcie, jak pani twierdzi, że będzie wetował każdą ustawę i będzie zachowywał się skrajnie obstrukcyjnie, no to przecież państwo polskie będzie miało możliwości, by sobie z tym radzić. Jakie? Zgodne z prawem. Jakie? Pani redaktor, choćby ja jestem, ja to mówiłem u pani w programie, ja jestem za tym, żeby znacząco ograniczyć budżet Kancelarii Prezydenta. Jeżeli pan prezydent jest szkodnikiem, a dzisiaj widzimy już, że jest szkodnikiem, to trzeba mu dać jak najmniej pieniędzy na szkodniczą działalność. I ja nie widzę absolutnie żadnego powodu, by pan prezydent, który podpisywał przez 8 lat i dawał zgodę przez 8 lat na rozkradanie Rzeczpospolitej, dzisiaj Wąsik i Kamiński jadą do Ostrołęki i Radomia. Dwóch miast, które są symbolem pisowskiej korupcji i są symbolem pisowskiej tracenia i marnotrawienia naszych pieniędzy. Mówi pan o CPK? Mówię o, nie o CPK akurat. Nie, o lotnisku w Radomiu, przepraszam. W Radomiu, no tak, i o elektrowni w Ostrołęce. I o elektrowniach w Ostrołęce. Gdzie był Wąsik z Kamińskim, kiedy tracono miliardy złotych na Ostrołękę, w której teraz Wąsik będzie, czy około niej będzie siedział? Gdzie był Wąsik z Kamińskim, kiedy robiono deale i przekręty przy okazji lotniska w Radomiu, czy przy okazji CPK? Dzisiaj pani redaktor przeczytała, że CPK przeznacza pieniądze na działalność Kościoła Rzymskokatolickiego. No to jest w moim przekonaniu... Remont ołtarzy bocznych. W moim przekonaniu jest to działalność na szkodę spółki. Jeżeli ktokolwiek podjął taką działalność, powinien za nią prawnie odpowiedzieć. Ponieważ z całą... że służby się już powinny tym zajmować. Ja jestem przekonany, że wydanie 400 tysięcy złotych na obiekt kultu religijnego ze spółki, której celem jest zbudowanie lotniska, jest rzeczą, która jest absolutnie wątpliwa z punktu widzenia prawnego i z punktu widzenia interesów tej spółki. Jakby ona i tak podejrzana nie była. Wracamy Ale pani redaktor, pani mnie pytała, co zrobimy, jeżeli pan prezydent będzie obstrukcyjny. Bo to jest bardzo ważne. Będziemy konsekwentnie bronić godności Rzeczpospolitej, bo to jest też bardzo ważny aspekt tej całej sprawy, że pani redaktor, w bardzo trudnej sytuacji międzynarodowej działania pana prezydenta i działania tego rządu, choćby te, które dzisiaj możemy śledzić przy okazji tej komisji kopertowej, co robiło Prawo i Sprawiedliwość przy okazji wyborów prezydenckich w 2020 roku. To są wszystko działania, które abstrahując od ich niedemokratycznego, korupcyjnego charakteru, mają także ogromny wymiar osłabiający wizerunkowo i politycznie Polskę w świecie. Tak działający polski prezydent osłabia nas na arenie międzynarodowej. My dzisiaj nie mamy możliwości impeachmentu pana prezydenta. Nie możemy zrobić tego, co zrobiły najbardziej demokratyczne kraje świata, jak Stany Zjednoczone, jak Niemcy, jak Francja, która swoich premierów wsadzała do więzienia. A jeden z francuskich premierów, by nie pójść do więzienia, popełnił samobójstwo. Panie marszałku, pozwoli pan, że ja w tym kontekście, bo chciałam troszkę później poruszyć ten temat, ale to jest akurat w tym kontekście idealny cytat i także w kontekście tego, o czym mówi Donald Tusk przez cały czas, bo on podczas tych swoich konferencji prasowych oczywiście odnosi się do bieżącej sytuacji politycznej w kraju, ale nieustannie mówi, w jak trudnej my sytuacji jesteśmy w ogóle, nie tylko jako Polska, ale i Europa w kontekście zagrożeń, wojen i tak dalej. Chodzi o to, że nie wiem, czy pan słyszał te słowa Donalda Trumpa o Europie. On zwrócił się do Ursuli von der Leyen, przewodniczącej Komisji Europejskiej, której powiedział tak. NATO jest martwe i Ameryka opuści sojusz. Musisz zrozumieć, że jeżeli Europa zostanie zaatakowana, nigdy nie przyjdziemy z pomocą i wsparciem. No więc tak powiedział kandydat na prezydenta. Przyjaciel Andrzeja Dudy. Przyjaciel Andrzeja Dudy, przyjaciel Prawa i Sprawiedliwości, który tutaj organizował swoje konferencje, który był uważany przez nich za największego przyjaciela Polski. Andrzej Duda, ta postać, która od 8 lat nieudolnie pełni funkcję prezydenta Rzeczpospolitej, nie był w stanie przyznać, że Donald Trump, ten człowiek, który dzisiaj grozi, że kiedy zostaniemy napadnięci, a on będzie stał na czele Stanów Zjednoczonych, nie przyjdzie nam z pomocą, ten przyjaciel Andrzeja Dudy dzisiaj mówi, że NATO jest martwe. Tak, musimy bardzo wyraźnie patrzeć na to, jakich przyjaciół zagranicznych mają ci, którzy mienią się
często dla naszego, dla oszustwa polskimi patriotami. I oczywiście postawa Donalda Trumpa jest postawą bardzo niebezpieczną i oczywiście zwycięstwo sojuszników PiSu w każdym kraju zachodnim. Od Węgier, gdzie teraz rządzą sojusznicy PiSu, po Francję, gdzie zwycięstwo pani Le Pen, sojuszniczki Prawa i Sprawiedliwości, oznaczałoby kolejne osłabienie Europy, po Stany Zjednoczone, gdzie sukces przyjaciela nie, Prawa Włochy i Sprawiedliwości... jeszcze gdzieś tam po drodze. Chociaż pan Salvini tutaj akurat chyba nie ma większych szans. Panie marszałku, Mateusz Morawiecki... Pani premier Włoch akurat, to trzeba też uczciwie powiedzieć. Ona jest sojuszniczką PiSu, to prawda, polityczną, ale pani premier Włoch zachowuje się w tej sprawie zupełnie inaczej. To jest... Nie mówię o pani premier, mówię o panu, który tutaj był przed wybuchem wojny w Ukrainie. Oczywiście, tak. Mateusz Morawiecki tymczasem, panie marszałku, apeluje do demokratycznej wspólnoty świata zachodu, by nie patrzyła biernie na to, co dziś dzieje się w Polsce, a pan prezydent Andrzej Duda ma, czy też już, napisał listy do największych przywódców z prośbą o, nie wiem właśnie o co, czy o interwencję, ja czy myślę, o rozmowy. Że pan prezydent zapytał się być może, bo jest człowiekiem, który chce się całe życie uczyć, to zapewne zapytał się, co to znaczy, że politycy idą do więzienia w demokratycznym kraju. Jeśli napisał do Joe Bidena, to Joe Biden mu odpowie zapewne tak, Andrzeju, to normalne, że politycy, którzy nadużywają władzy, idą do więzienia. Nikt o tym nie wie lepiej niż Dan Rostenkowski, Polak z pochodzenia i również poseł do parlamentu amerykańskiego, członek Izby Reprezentantów, który też poszedł do więzienia. Polak, amerykański Polak Dan Rostenkowski, bardzo trzęsący amerykańską polityką, szef komisji budżetowej, poszedł prosto z Izby Reprezentantów do więzienia. Gubernatorzy Illinois. Kolejni, czterech kolejnych ale sam gubernatorów. Trump. Sam Donald Trump stoi dzisiaj na ławie oskarżonych. Prezydent Nixon odpowie panu Andrzejowi Dudzie Joe Biden. Prezydent Stanów Zjednoczonych musiał odejść w niesławie, kiedy łamał amerykańską konstytucję. Jeżeli pan prezydent zwróci się do niemieckiego prezydenta z prośbą o pomoc w sprawie Kamińskiego i Wąsika, niemiecki prezydent odpowie mu: Andrzeju, mój poprzednik całkiem niedawno musiał podać się do dymisji, kiedy zachowywał się niegodnie z urzędem prezydenta Federalnej Republiki, Niemieckiej Republiki Federalnej. Jeżeli napisze do prezydenta Francji w tej sprawie, prezydent Francji mu odpowie: mój drogi, mój poprzednik Nicolas Sarkozy, prezydent Francji, siedzi dziś na ławie oskarżonych, a premierzy Francji szli do więzienia, a jeden z nich, akurat o tego typu gesty polityków PiSu nie posądzamy, żeby nie iść do więzienia, strzelił sobie w głowę. Prezydent Litwy miał impeachment, już no, demokratyczny przykładów impeachment. Można by mnożyć, panie marszałku. Przykładów w demokratycznym kraju. Ale jak pan Izraela... ocenia samą aktywność tego typu pana prezydenta oraz pana premiera byłego Morawieckiego, który, przypomnę, apeluje i teraz uwaga, do demokratycznej wspólnoty świata zachodu, czyli także do przedstawicieli Unii Europejskiej, która nie była specjalnie poważana ale przez Prawo i Sprawiedliwość. Ale ja przypomnę, że Andrzej Duda, ten wybitny nie tylko prawnik, a i geopolityk, powiedział, że to jest fikcyjna wspólnota. To Andrzej Duda. Andrzej Duda powiedział, że to jest fikcyjna wspólnota. Unia Europejska jest fikcyjną wspólnotą, więc teraz ją prosi, jak rozumiem, o pomoc. Ale Morawiecki i Duda zwracający się do zagranicy o pomoc w polskich sprawach, no to można by im powiedzieć, a dlaczego wynosicie polskie sprawy na zewnątrz? Ulica i zagranica. Dlaczego donosicie nas na Polskę za granicą? No co Morawiecki, donosicielu na Polskę? Po angielsku jeszcze? Po angielsku, w tym języku, którego cię w banku, który przecież według samej frazeologii Prawa i Sprawiedliwości zagraniczne banki łupiły Polskę. A jednym z głównych zagranicznych bankierów w naszym kraju był pan Morawiecki. Tam się nauczył angielskiego i teraz po angielsku donosi na Polskę za granicą. Rozumiem, no, że podsumowując ten wątek, nie spodziewa się pan jakiejś aktywnej reakcji i odpowiedzi przywódców demokratycznego, wolnego świata. Oczywiście nikt na Zachodzie, poza jawnymi sojusznikami Putina, którzy zawsze na gwizdek są przyjaciółmi PiSu jak trzeba, to poza tymi, którzy chcą rozwalać Unię Europejską i uczynić szczęście Putinowi w Europie, to nikt za PiS-em w Europie się nie... Panie marszałku, bo czas nam się kurczy nieubłaganie, a jeszcze o tych kulisach zatrzymania panów Wąsika i Kamińskiego chciałabym chwilę porozmawiać, bo Przemysław Czarnek mówił o tym, że dzieci płakały, żony modliły się na różańcach i jest zbiórka na dzieci i rodziny panów Wąsika i Kamińskiego. Przypomnę, że syn pana Kamińskiego pracował w Banku Światowym i zarabiał potworne pieniądze. Na to
Natomiast to zostawmy, bo pan Mastalerek opowiada o tym, co się stało. O różańcu opowiada? Nie, sekundę, ja już panu tutaj zaraz wszystko dokładnie opowiem. Powiedział, że zachowanie policjantów w Pałacu Prezydenckim, i teraz uwaga, bo sprawa jest poważna, doprowadziło do płaczu przebywające w pomieszczeniu kobiety. Dodał, że funkcjonariusze powinni wysłać do pałacu kwiaty i przeprosić. Stwierdził także, że wyprowadzając posła Kamińskiego, uderzono nim o futrynę. A to jest filigranowy mężczyzna, cytuję nadal pana ministra Mastalerka. I po tym popłakały się panie. I że to jest skandal, jak polska policja... Ale ja nie twierdzę, że to jest śmieszne. Jak polska policja działa. Ponieważ to są ludzie, którzy odpowiadają za wiadra albo baseny łez wylanych w Polsce. Nikt się nie interesował łzami rodziny Barbary Blidy. Nikt się nie interesował łzami ludzi, którzy byli niewinnie wsadzani do więzień. Nikt się nie interesował łzami dzieci, ludzi, którzy byli zakuwani w kajdanki, a ja widziałem te dzieci i widziałem tych ludzi. I widziałem ludzi, którzy przeżywali najgorsze chwile, dlatego że pisowska władza deptała ich życie, deptała ich godność. I czy myślicie, że dzisiaj ktokolwiek uczciwy będzie współczuł ludziom, którzy nie mieli żadnych skrupułów, by niszczyć politycznych przeciwników? Którzy nie mieli żadnych skrupułów, by polskie pieniądze wydawać na program Pegasus, który nie służył im do tego, by rozwiązać aferę wizową, która potężnie ugodziła w interesy Rzeczpospolitej, tylko po to, by śledzić, o czym rozmawia ze swoją mamą senator opozycyjny czy poseł opozycyjny pan Brejza. Ci ludzie nie mieli wtedy żadnych skrupułów i nie interesowały ich łzy niewinnie zatrzymywanych. Nie interesowały ich łzy kobiet, które bili, jak protestowały przeciwko łamaniu praw kobiet w Polsce. Więc dzisiaj, proszę państwa, delikatne aresztowanie w Pałacu Prezydenckim politycznych przestępców. To było porwanie. Porwanie posłów, którzy byli gośćmi pana prezydenta, tak stwierdziła szefowa kancelarii. No naprawdę tak powiedziała, że to było, że policjanci nie mieli prawa wkraczać, czy to chyba pan Czarnek, już nie pamiętam, no któryś z przedstawicieli w każdym razie albo środowiska prezydenta lub PiSu stwierdzili, że to było porwanie, że nie miała policja prawa wkraczać do Pałacu Prezydenckiego, a pan Mastalerek dodaje, że mamy do czynienia z gwałtem na sprawiedliwości. No bardzo to są silne retorycznie stwierdzenia, przyzna pan. To są silne retoryczne stwierdzenia ludzi, którzy są kompletnie niewiarygodni. A pan nie ma wątpliwości żadnych, że wszystko odbyło się zgodnie z prawem, procedurami i że tak powinno być? Policja miała prawo wejść do pałacu? A dlaczego nie? A co to jest Pałac Prezydencki? Pałac Prezydencki nie jest objęty immunitetem. Tym bardziej, że był nakaz sądowy. Ale jest nakaz sądowy. No Pałac Prezydencki jest dokładnie takim samym budynkiem, jak każdy inny w Polsce. No i nie może być. Ale tym bardziej, powiem tak, tym bardziej Pałac Pierwszego Obywatela, za który my wszyscy płacimy. To nie jest prywatne mieszkanie Andrzeja Dudy, tylko to jest Pałac Prezydencki, za który wszyscy obywatele płacą. I takie miejsce w oczywisty sposób nie powinno być azylem dla skazanych prawomocnym wyrokiem przestępców. To jest kolejna rzecz. W tym katalogu spraw, które zabierze ze sobą w niesławne miejsce historii, do którego się uda Andrzej Duda, to hańbienie Pałacu Prezydenckiego takimi zachowaniami też będzie gdzieś tam. Na pewno nie będzie na pierwszym miejscu wśród jego przewin przeciwko Rzeczpospolitej, ale na pewno gdzieś tam będzie. Panie marszałku, to teraz jeszcze chciałabym do słów wiceministry sprawiedliwości Marii Ejchart nawiązać, bo ona wczoraj pytana o to, że pan Kamiński, bo później pan Wąsik jeszcze dołączył, ale wtedy tylko pan Kamiński postanowił rozpocząć głodówkę, odpowiedziała, że każdy polski obywatel ma prawo nie jeść i ma prawo nie pić. Czy panu się ta wypowiedź podobała? Czy ona była właściwa? Czy ona powinna była paść z ust pani wiceministry? Burzy wokół tego bym wielkiej nie robił, jak tutaj robią niektórzy goście w prawicowych tych. Natomiast ja bym jednak, zwłaszcza, że pani minister szła do rządu z bardzo mocną i wszyscy kibicujemy z bardzo mocnym przekazem dotyczącym praw obywatelskich, ja mam wrażenie, że nie powinno z ust pracowników publicznych, ministrów, nie powinno padać nic, co by traktowało tego typu akty, które zaogniały sytuację. A mogła zaognić pana zdaniem ta wypowiedź? Ja uważam, że była niepotrzebna. Ja bym to skwitował w prosty sposób. Państwo polskie ma wszystkie środki do tego, aby panu Wąsikowi w polskim więzieniu nie stała się żadna krzywda. Ale to ja zarówno wtedy, kiedy ktoś mu będzie chciał tę krzywdę zrobić, jak i wtedy, kiedy jemu on sam będzie chciał sobie zrobić krzywdę. Bo rzeczywiście jest ta narracja, panie marszałku, teraz o głodówce, o narażeniu zdrowia, życia, o więźniach politycznych, no o tym wszystkim mówi PiS. To ja tylko jeszcze raz, bo nie wiem, czy państwo byli z nami od samego początku, przypomnę słowa Jarosława Kaczyńskiego. Rok 2007. Protest pielęgniarek w KPRM-ie.
które rozpoczęły głodówkę właśnie. I pan Jarosław Kaczyński wtedy jako premier powiedział, że niezjedzenie kolacji to jeszcze nie jest głodówka. O niej będzie można mówić po 2 lub 3 dniach. Szybko zmienia się punkt widzenia wraz z punktem widzenia. No tak, ale to pani redaktor, no pan premier Kaczyński... Ale warto dzisiaj... przypominać, co... Tak, tak, ale ale oczywiście, że tak, ponieważ ja przypomnę też państwu, że dokładnie w tym samym 2006 czy 2007 roku, kiedy pan premier Kaczyński był premierem, to w Brukseli chwalił się tym, że ma w rządzie homoseksualistę. Tak, proszę państwa, na konferencji w Brukseli, ja przy tym byłem, pan premier Kaczyński mówił, że w Polsce panują prawa dla homoseksualistów, są kluby homoseksualne, gazety homoseksualne, wiedział na ten temat dużo, nawet byłem zdziwiony i powiedział przy okazji publicznie, że jednym z najważniejszych ministrów w jego rządzie jest osoba homoseksualna. A co to ma do głodówki? To ma do tego, że pan prezydent, że pan premier Kaczyński różne rzeczy mówił, a później zmieniał zdanie. A, że zapominał, co mówił. Że zapominał, sensie, co rozumiem. Mówił. Więc tam mówił o głodówce, mówił o homoseksualistach. Dzisiaj z walki z homoseksualizmem czyni wielki sztandar działalności Prawa i Sprawiedliwości. Mhm. A sam w Brukseli się chwalił, że ma geja w rządzie. Panie marszałku, to jeszcze sprawa dotycząca prezydenta Dudy, bo zapomniałam o tym wątku, a on no też, jak sądzę, może być istotny, bo podczas wczorajszego oświadczenia pan prezydent właściwie zapewnił, krótko, nie przestraszę się. A kto pana zdaniem próbuje przestraszyć, zastraszyć pana prezydenta, że on zapewnia, że się nie przestraszy? No ja mam wrażenie, że jeżeli ktoś straszył pana prezydenta w ciągu ostatnich 8 lat, to było głównie Nowogrodzka i pan prezes Kaczyński, który zdaje się, no przecież to nie jest żadną tajemnicą, że traktuje prezydenta Andrzeja Dudę bardzo źle, co zresztą pozwala mi mówić, że Jarosław Kaczyński wyznacza standardy traktowania Andrzeja Dudy jako głowy państwa i te standardy ustawił dość nisko, bo nawet z nim nie rozmawia. Więc opozycja traktuje prezydenta lepiej niż Jarosław Kaczyński, bo z nim rozmawia. Ma pan jakąś teorię, panie marszałku, dotyczącą tego, dlaczego Andrzej Duda gra w taki, a nie inny sposób? Dlaczego no jest tak jednoznacznie po jednej stronie tego sporu, jeżeli chodzi o wymiar sprawiedliwości? Znaczy ja rozumiem, że on swoją cegiełkę do tego dołożył, że zaprzysięgał sędziów nocą, że podpisywał te wszystkie ustawy i tak dalej. Natomiast nie dziwi pana, że w obecnej sytuacji tak jednoznacznie się zachowuje? Ja pani powiem tak, nie dziwi mnie, chociaż ja po cichu liczyłem. Ale dlaczego tak jest? Co jest przyczyną tego charakteru, pani redaktor? Znaczy Andrzej Duda powyżej swoich jakichkolwiek możliwości, powyżej jakichkolwiek swoich możliwości został wyznaczony przez Jarosława Kaczyńskiego na urząd prezydenta Rzeczpospolitej. Pełni ten urząd już 8 rok z woli Jarosława Kaczyńskiego. 9 rok, z woli Jarosława Kaczyńskiego. I przecież ja myślę, że Andrzej Duda też zdaje sobie sprawę, że ten urząd go przerasta. Że on ma tego świadomość, ale ja przypuszczam, że ma tego świadomość, ale z drugiej strony no, ma też świadomość tego, że on jakby nie ma kroku do tyłu, że zależy od tego środowiska i nie ma takich kwalifikacji, jak sądzę, moralnych i intelektualnych, by wybić się na niepodległość. No i będzie ponosił tego konsekwencje, pani redaktor. Naprawdę, czy ja powiem pani szczerze, ja jestem zwolennikiem tego, by mniej mówić, a więcej robić. Także w sprawach stosunku do prezydenta, tam i byłych ludzi i tak dalej. Natomiast ja jestem zdania, i to mówię bardzo poważnie, że po prostu dla elementarnego interesu Rzeczpospolitej to nie będzie tak, że my będziemy musieli po prostu skwitować złymi słowami w podręcznikach historii ich działalność. Znaczy te 8 lat musi się zakończyć konkretnymi orzeczeniami Trybunałów Stanu, konkretnymi orzeczeniami sądów powszechnych, wyrokami czy w zawieszeniu, czy realnymi, ale musi być jasny sygnał także właśnie do historii, że ta próba, której patronował Andrzej Duda również przez 8 lat, próba odwrócenia polskiej historii, próba rusyfikacji kulturowej naszego kraju, odwrócenia naszych sojuszy, wypisania nas z Zachodu i gigantycznego rozkradania Polski, że ta próba zostanie przez państwo polskie osądzona w imię interesów tego państwa. Żebyśmy przetrwali jako państwo, oni muszą, część z nich po prostu musi być osądzona. Tylko, że to brzmi jak zemsta. Nie obawia się pan tego, że... Nie jest zemsta, pani redaktor, ponieważ na czym... Ja znowu jeszcze raz. Za co miałby się mścić Donald Tusk na Mariuszu Kamińskim? Czy za to? No, że Mariusz Kamiński twierdzi, że za czasów jego władzy odkrył korupcję w przypadku afery hazardowej. Ale przepraszam, afera, za co idzie do więzienia
Za co idzie do więzienia Wąsik z Kamińskim? Oni idą za to, że rozwalili prowokacją polityczną rząd Jarosława Kaczyńskiego. Nie, idą za to, że przekroczyli uprawnienia urzędników. Tak, ale w czasie, no tak, ale w czasie operacji... Wyparowali dokumenty i próbowali zmusić do korupcji. W czasie operacji, w której oni próbowali wrobić w korupcję wicepremiera rządu Jarosława Kaczyńskiego. W wyniku czego, przecież byłem przy tym, to wiem, o czym mówię. W wyniku czego upadł rząd Jarosława Kaczyńskiego w 2007 roku, w wyniku czego Donald Tusk doszedł do władzy. I ja przypomnę, że jak Donald Tusk pokonał Prawo i Sprawiedliwość w 2007 roku, to kogo zrobił szefem Centralnego Biura Antykorupcyjnego? Kogo zrobił? Mariusza Kamińskiego. W 2007 roku premier pozostawił go na Donald stanowisku, Tusk, tak? No, pozostawił go na stanowisku. Mhm. Dwa lata bodajże. Dwa lata był jeszcze za rządów Donalda Tuska Mariusz Kamiński. To mówienie o tym, że Tusk się mści na Kamińskim w sprawie Lepera, sprawa Lepera... Nie Lepera, tylko sprawy afery hazardowej. No tak, ale przepraszam, nie za aferę hazardową idzie do więzienia Mariusz Kamiński. Powtórzmy, a Mariusz Kamiński idzie do więzienia za próbę afery wrobienia pana Lepera w korupcję i ta próba doprowadziła Donalda Tuska do władzy, bo upadł rząd Kaczyńskiego, więc za co miałby się mścić Donald Tusk? Panie marszałku, na koniec, jeszcze tylko bardzo krótko proszę, bo już troszkę jesteśmy poza czasem. Prawo i Sprawiedliwość według sondażu Ibrisu dla Onetu w dalszym ciągu prowadzi. Ma 34,2% poparcia. Przy tym wszystkim, co się dzieje, bez tuby propagandowej, którą było TVP, Koalicja Obywatelska, bardzo dobry wynik jak na siebie, 32, ale to jest nadal zapisem. No więc jak pan to tłumaczy? Panie rektorze, ja liczę razem w tym sondażu, o którym pani mówi, Konfederacja i PiS. No razem opozycja ma 56% z tego, co policzyłam. Opozycja ma razem 56%. I to jest już, proszę państwa, trend, który się nie będzie zmieniał. Mhm. W Polsce i teraz my musimy zrobić wszystko. Ten trend nastąpiło trwałe. Trwałe przesunięcie, ponieważ utrata władzy przez PiS u paru procent Polaków zdemitologizowała PiS. Dla paru procent Polaków główną legitymacją PiSu był fakt, że oni rządzą, bo oni w ten sposób udowadniali, że są skuteczni. Teraz ci ludzie, teraz przynajmniej w dającej się przewidzieć przyszłości, przesunięcie na stronę demokratycznej opozycji jest trwałe. Dlatego my się nie boimy wyborów. Wyborów oni się boją, bo wyborów, proszę państwa, niech oni nie straszą wyborami, bo dla nich wybory będą gigantyczną katastrofą. Więc jak oni na nie by poszli, jeżeli by nawet legalnie była taka możliwość... Nie, ale przestańmy o tych wyborach już, bo to sam Jarosław Kaczyński powiedział, że nikomu one by się teraz nie opłacały. No to chyba zamyka sprawę, prawda? Ale najmniej by się opłacały PiS-owi. No przecież my się nie boimy w nowych wyborów, naprawdę. Michał Kamiński, wicemarszałek Senatu, PSL, Unia Europejskich Demokratów, Trzecia Droga. Panie marszałku, bardzo dziękuję za to spotkanie. A u państwa już za chwilę Krzysztof Kwiatkowski, były minister sprawiedliwości i były prezes Najwyższej Izby Kontroli.